Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tata tak, tata tak, tata tak, 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 tata tak, tata tak, tata tak, 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 tak. Dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot mroźną iglicą ze śmiercionośną śnieżycą. Witam was bardzo serdecznie, przeserdeczny łąc z środowiska gry Skyrim Elder Scrolls 5. Witam was serdecznie, kochani, kontynuujemy nasze przygody. Nasze przygody? A tym razem zaprosiłem was, jak zresztą widać na ekranie, w dość mroźną część świata gry. I dzisiaj stwierdziłem, że sobie tak konkretnie urozmaicimy kontencik. Mianowicie wykonamy sobie tutaj misję mającą na celu zabić przywódcę na wraku zimnej wojny. Co dalej dla was przygotowałem? Poinformowanie Jarla o tym, że rozpierdol nadchodzi i trzeba podciągnąć spodnie. A także... no coś tam jeszcze, spokojnie. Ujebiemy smoka albo pomodlimy się przy kapliczce. No, w tej grze można robić miliard różnych rzeczy. Można się w niej zatracić całkowicie, bez reszty, zapominając o Bożym świecie. Dobrze, kochani. Nasz cel jest niedaleko. Jestem po prostu pod wrażeniem. Gra ma rok, a dalej wygląda pięknie. Oczywiście nie zmienia to jednak faktu, kwestia bezdyskusyjna, że duża w tym rola przeróżnych modów uatrakcyjniających grę od strony audiowizualnej. Oh yeah. Zapolujemy sobie. Good. Ładuj. Pięknie! Płoń futrzaku. Ale nie, mam elfie strzały. One są bardzo, bardzo przydatne i zawsze sobie odbieram, bawiąc się w takiego mrocznego eksploratora huntera. Nie można marnować amunicji. Patrzcie co. Refleksy, mgła, efekty pogodowe, no... Kocham tą grę, jestem kurwa fanboyem Skyrima. Oh yeah! Zaczynamy łowiecko. Oh fucking hell! Malutki niewinny morsik! Przeczyściłem mu uszka patyczkiem elfim. Zgodnie za waszą namową poszedłem troszeczkę w skradaniu. W ogóle pokażę wam zajebistego moda. To nie jest to, że on coś tam ułatwia. On uatrakcyjnia rozwój postaci. To znaczy, wyjebałem z gry konieczność na przykład... No, pokażę wam na jakimś przykładzie. Zobaczę, co tu mam dostępnego. O! Chociażby to. Na przykład, żeby w ramach skradania wziąć sobie lekką stopę, light foot, to nie muszę wcześniej wykupywać noise from armor is reduced 55%. Po prostu nie muszę brać perków, które mnie nie interesują na drodze tego, który jest moim wymarzonym. Na przykład, zajebista sprawa, po prostu nie tracimy punktów perkowskich na umiejętności, których i tak nie będziemy używać, albo do niczego nam się specjalnie nie przydadzą. Oż ty w życiu! Get the fuck! Zwolnione tempo, kochani, coś pięknego. Aj, 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 oberwał! Podgrzejmy to. Jebut! Coś pięknego. Bóstwiam zawsze walczyć z mocniejszymi, znaczy z większymi przede wszystkim gabarytowo, ale pokażemy wilczkom prawdziwe znaczenie Mordoru. Jebut! Jeszcze raz! Jebut! Coś mi się wydaje, że wilczki nie miały super dużo szans. Zajebiście.
Dobrze, ale kochani, zmierzamy powolutku. Na horyzoncie rozpościera się mroczna sylwetka wraku statku, a na jego pokładzie najprawdopodobniej będzie oponent klasy przywódca bandytów. Czy wytropimy kogoś z daleka? Dun, 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 dun. Lidio, bardzo się cieszę, że trzymasz tył. A to, co ma Lidia, to jest ten mieczyk Przedświt, którym dość mocno walczyłem swoim rojem argonianinem w pierwszym podejściu gry. To jest jeden z tak zwanych questów misji deandrycznych. Ja wam pokażę, gdzie on się znajduje. Polecam wam tą misję, jest zajebista. Jest po prostu zajebista. Dobra, gdzie tu jest... To jest zima, jestem tutaj. A, kochani. Posąg Meridi, tutaj. Posąg Meridi, niedaleko Samotni, czyli dla tych, którzy nie mają baby i se klepią samemu, jest posąg Meridi, żeby było do czego fapać, a orgazm jest fantastyczny, bo jest naprawdę fajny mieczyk, z fajnym bajerem, nie wiem, słyszał o całej aranżacji questu. Czy przypadkiem kogoś nie zbudzimy necnym podstępkiem infiltracji pod przykrywką śnieżnej wibracji? A, to coś wygląda na coś większego niż jest. Ale dobrze. Może się uda. Już na horyzoncie jakieś pieprzone rybki z dupci. Nie, to nie są oponenci, z którymi chcę się akurat zmierzyć w tej chwili. W ogóle, kochani, jaki zajebisty, jaką zajebistą misję miałem, kolejną, którą wam serdecznie polecam. Mianowicie mowa tutaj z kolei o lokacji Zimowa Twierdza. Zimowa Twierdza i zdradzę wam tylko tyle, tropienie seryjnego mordercy. Po prostu prawie horror, jak wam powiem, uczciwie. Wrak zimowej. Dobrze, czy jakieś ukryte chesty podstępnie? Dobra, włączymy sobie kichanie. Gdzie jest kichanie? Aha, to nie mogę tego używać. What the fuck? Ale nie chciałem tego. Nieugięta siła. To chciałem. Ale jak to wykorzystać? Dobra, podstawą. Gdzie jesteście? Where? Dobra, chain lightning im damy. To będzie jazda. Jebut! Jebut! Nie da się? Twoją krwią zabarwię śnieg! Oj! Spokojnie! Jeb! Prosto w serduszka! Było nie najgorzej. Pora się uleczyć. Energicznie. Herszt! Jak najbardziej. Wangualand closed! Ekspert. Takie, dobra. Nie powiedzcie mi, to ma być cichutko, to będzie dobrze, czy ma tak chrzesz, chrzech, 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 chrzechoczać? To wtedy jest okej. Okay. A, ale jesteśmy blisko. Nieważne. Błędy też nie są bez owocu. Bo nam boostują skilla. Noż, kurwa! No! Co skrywa? Szafir, stalowa tarcza! Yeah! Proszę bardzo, jeszcze na awans. A nie ze mną te numery. Nigdy się nie cofają. Jebut. Jeb! Pięknie! Przez to zwolnione tempo się fenomenalnie gra łucznikiem. Pozdrawiam wszystkich łuczników! Tak, ale ty jesteś kurwa łucznikomagiem! To idiotyzm!
Masz coś na close quarters w ogóle? Tak, mam coś. Co? Co masz, Roy, na close quarters? Pokaż tam, co? Co? Targeting system applied, roof targeted. Zróbmy tak. Uciekaj. Headshot! Oj, majtku, majtku, coś mi się tutaj wydaje, że nie chcę nic mówić, ale pokład jest chyba trochę ujebany. Dobrze, już wracam do pracy. Wracam. Ale ty miałeś czyścić, kurwa, nie malować! Nie wiedziałem! Carski łuk. Nie. Elfia. Złoto. Kupiłem sobie domek w Samotni. Żeby już stuprocentowo mieć warunki. Do samozadowolenia. Czy wszystko zostało przeeksplorowane? Nie wydaje mi się. Nie jestem tego pewien. Suszone elfie ucho. Pojebało! Gdzie tym razem? Coś mi się wydaje, że misja wykonana. Nie inaczej. Nie inaczej. O, jak fajnie, że... Gdzie twoja tarcza i prześwit? A wziąłeś ten kurde hammer pod barter. Dobra, niech będzie. Kochani, dun 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 dun. Wiem, zimowe, wiemy, ma na ciebie nagrodę. Dobra, oddajmy sobie kwestiorki właśnie w zimowej twierdzy, tak? Mówiliście, że to będą zajebiste kwestiory dla magów. Trzymam was za słowo i trzymam was za coś jeszcze. Czy tego chcecie, czy nie? Powiedz, jeśli zechcesz coś zjeść lub czegoś się napić. Może chcesz się pofapić? Nie? No? O ile nie przynosisz mi następnej kolejki, możesz sobie już iść. Chcę jedynie na... Kim jesteś, żeby mówić mi, co mam robić? Zapłacę jej, gdy przyjdzie na to pora. A, tu by jeszcze jakiś kolega, kurde. Możemy zastraszyć przekonania, ale moja perswazja nie jest zła! Masz rację. Ha! Co pomyśleliby moi ojcowie, gdyby dowiedzieli się, że nie spłacam swoich długów? Powiedz Haran, że przyniosę jej zaległe złoto. I ponadprogramowy kłeścik po drodze wykonany! Nie możemy zaproponować tak dużo jak biała gra. Fajnie, że byłaś obok. Ale postaramy się uprzyjemnić twój pobyt. No. Ranmir prosił cię już o trunek? To złoto wyrzucone. Dziękuję, to nie jest zły człowiek. Nie radzi sobie tylko z pieniędzmi i piciem. Mój mąż Dagur mógłby ci wiele o nim opowiedzieć. Mam trochę rzeczy Ranmira, które sprzedał nam, kiedy jeszcze regularnie płacił. Według mnie zasługujesz, by je dostać. Spoko, pewnie standardowo, oczywiście. Żelazna połowa elfia tarsza, fenomenalna orężna mago uczynnika! Masz tu niezłe gniazdko. Co tak, dlaczego tak pusto? Łącząc te dwa pytania, wychodzi na to, że to taka trochę niewydymka. Otwórz Skyrim! Na bogów! Smok! Tak, ponadprogramowy smok się... Jezu, jak ja kocham tą grę, ona wie, kiedy nagrywam. Dobrze. Chodźmy. Roar! Dokładnie tak! Okrzyk bojowy mściwych barbarzyńców. Oh yeah! Wypróbujmy! Jebut! No? Come closer! No! Hit! Idiota sobie nie ustawiłem tego. Obfita magia, bo bardzo chcę. Dobra, możemy wracać do walki. Gdzie jesteś, smoku? Mam nadzieję, że nie odleci mi tutaj. Dziś zdechniesz, smoku. O tak! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Krytyk. I pięknie.
Tak, chcę to. Czego to go. Chcę tego doświadczyć w TP! Pojebało, co on robi! On wsysa smoże duszę! Nie wiem, na nie, poważnie, poza kamerką też tak reaguje. Po prostu podkręcam se flow i robię se klimacik, topiąc się w magii okoliczności klimacących. Przeszukajmy krwawego smoka. Tego mam w chuj, ta już jest obciążona. Elfia strzała, amestyt. A, hopie, hopie, żeśmy tu nie rozwalił tym wszystkim. Ale dobrze, kontynuujemy, pięknie. Wpadło elegancko. Mam nadzieję, że nie zamierzasz sprawiać kłopotów. Co mogę dla ciebie zrobić? Hop, jestem chodzącym kłopotem. Ale właśnie z tobą miałem gadać. Tak naprawdę to nie zna... Doskonale, wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Ha, 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 dziękuję. Bezpiecznej podróży. 100 sztuk złota na tym etapie! Nikt tego nie powie na głos, ale ludzie się mnie boją. Dlatego mam spokój. Fuck you! Wybaczcie, musiałem. Dobra. Nic się nie stało. Mamy tu jeszcze interesik. Wiesz, że zimowa twierdza była kiedyś stolicą. Zimowej twierdzy mam ja i chcę ci go dać tobie, ty. Dasz wiarę, że ta dzielnica rywalizowała o tron najwyższego króla? Może teraz reszta mnie posłucha? No na chuj, jako bog macie bidety. Oto obiecana nagroda. Zimowa twierdza jest ci wdzięczna. Upustiam właśnie to, tak? Przychodzę do miasteczka, wykonuję zadania, wszystkim pomagam, jest tak fajnie, potem jestem szanowany, przychodzę już tak spokojnie. Ten chaos, ten rozpierdol, że wchodzisz na mapę, na której jest miliard miejsc, miliard questów, miliard osób, które chcą ci truć dupę do końca życia. I powoli, powolutku, baby steps, ogarniasz, czysz ci dzienniczek, cieszysz się, bo eksplory ginie do przodu, kurwa, ja pierdolę. Na moim dworze jest miejsce dla nowego Tana. To głównie tytuł honorowy, ale... Mogę go jednak nadać tylko komuś. Pomóż mojemu ludowi, a uczynię cię. Powodzenia. No to muszę tu jeszcze pomagać. Do następnego razu. Ale okej. Niedawno odwiedziłem tą lokację, także myślę, że można mi to wybaczyć. Piści! Dobra. Co teraz, kochani? Idziemy odwiedzić kaplicę Azury. Nie mam chyba czasu na takie bzdury. Dobra, pociśnijmy fabularkę do przodu. Smocza psy, przystań. Tak. Twoja mama wie, że ćpiesz. A twoja wie, że to robisz? Kołujesz towar na talerzyku alchemika. Fik! Sorry! To mi się nigdy nie przestanie to nudzić. Przynoszę kurewsko złe wieści! Czy jesteś gotowy? Wracasz z moim toporem. Pewnie zablokujesz mnie i usuniesz komentarz. Tak odpowie. Gdy tylko cię pożegnałem, wysłałem wiadomość do generała Tulliusa, który był na tyle uprzejmy, by użyczyć nam oddział wojska i legata Cipciusia. Nie! Ono z nami walczyć! Legat Cipciuś! Nie! Legatowi Cypiusowi. Nie chcę się mu przydawać! Jak myślisz, dlaczego Ulfric ten? Bez wątpienia uważał, że tylko tak podał mu suba swoje racje. Zrobił to także dlatego,
że mógł. A, czyli to zaperło i poczuł trochę władzy! Dzięki dobremu planowaniu i nieustannej czujności. Włączymy se kloaka! Teraz mój nadworny czarodziej Farengar próbuje odkryć, w jaki sposób przepędzić te potwory. Musimy mieć też duże zapasy wody do gaszenia pożarów, które zapewne wybuchną podczas... Spoko, zapytamy o tych Krypty 13. Ale co jest naszą najpotężniejszą bronią? Jo! Uwaga! Bo jeśli nie zdołamy zabić bestii, musimy przynajmniej ją przepędzić. To najlepsze, co możemy zrobić, dopóki nie pojawią się dzielni bohaterowie, którzy zgładzą te bestie. O mnie mowa! Ach, dobra. Never mind! A teraz wybacz. Mam co? Na głowie. Ale se dał przydomek, żeby nikt go nie disował, że ma większego penisa od niego. To se jebnął większy i get the fuck out! Ha! Dobrze. Nie ma sprawy. Bieżąca lo... Mapa lokalna. Nie! Dlaczego mnie chce widzieć? Gdzie on jest? Pewnie na górze! Czego ci potrzeba, bardziej? Tak, myślę, że zrobię bardem do tego, także... Uczniko! Mago bard! No... Czy mam mamy tu wątpliwą przyjemność z cipciusiem? Idź na linię frontu. Nadeszła chwila prawdy. Musimy utrzymać miasto. Hej! Rike fucke, motherfucke z cipciusiem. Spotkanie się z tobą, legat. O co to malutka taka rodzynka sobie ojciec tutaj siedzisz? Jestem za mały, żeby ćwiczyć mieczem. Rozumiem, że żyjesz sobie w błogiej nieświadomości, że nadchodzi wojna! Ha! I co? I co? Na chuj ci windy. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Lokalkę mi wpierdalaj, lokalkę! No chyba nie mamy czasu, gadaj teraz z Helodem towarzyszy. Skyrim. Mam iść na pierwszy front, ale gdzie będzie Warzone? Gdzie jest pierwszy front? Tu mam z Heroldem poklachać. Czuję się, mówiąc delikatnie, zagubiona. Dzienniczku, pomóż! A, bo se nie zaznaczyłeś! Dobra, jest legat. Stajnie. Jak to nie mogę z tego obszaru? Przecież nie jest zabudowany. Już zaczyna się inwazja? Dobrze. Dawno temu mówiliście mi, że to jest dobra misja. Przejdziemy ją wspólnie. Pora poudzielać się troszeczkę. What the f... What the f... Dobrze, dobrze. Robi się bardzo klimatycznie, podoba mi się. Chyba nie jesteś smoczym dziecięciem z Legend. Nie! Prawda? Fakt, że ta mała szmata tym razem chociaż nie chciała się bawić ze mną w berka! Stój, kto idzie, chuj! Co, już tutaj będzie akcja? Dobra, no to nic. Przygotujmy się. Czy łuk jest odpowiednio naładowany? Nie, ładuj go. Elegancko. Dobrze, zakończymy pewien etap. Zaczynamy, żołnierze! Mój człowiek! Tarcza! Mamy do myślenia Ulfrikowi Gromowładnemu i popierającym. Ale zważcie, że to, co dziś robimy, czynimy dla Skyrim i jego ludu. Powstrzymując ten bunt niczym zarazę, doprowadzimy do ponownego zjednoczenia kraju. Poczekaj, poczekaj, panie, ja mam poziom tutaj. Tym razem w zdrowie, tak?
to zainwestujemy. Ucznictwo jak wygląda, to jest Gittens. Jak wygląda sprawa ze zniszczeniem wszystkiego. Apparent Destruction, runy mnie nie bawią. Adept Destruction, spell called More Magica. Nagrywam! Nie, niekoniecznie. Tu się na razie z tym wstrzymamy. Dual Impact. Może jednak to ucznictwo. A jak wygląda z lekkim pancerzem sytuacja? Jestem ciekaw. Tu słabo. Ucznictwo. Jestem zagubiona. Taka zagubiona jestem. Retoryka jeszcze słabo. Jeszcze słabo. Otwieranie zamków. Tam już to było. Dobra. To nie ma rady. Niech będzie w takim razie. Będzie mi żarło więcej many, ale będzie mocniejsze pierdonięcie, czyli zniszczenie! Się kręcę, no! Macie! Za mną! Za Cesarstwo! Za Legią! Dokładnie! O, nadchodzą! Mogli otworzyć bramę. Przepuścić mnie o firebole! Jebut! Ha, 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 ha. Błądźcie wszyscy! Ha, 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 ha. No coś kurwa epicka to ta wojna nie była. Panie! Ty nie strzelaj we mnie! Panie, to dużo ich jest, kurde! Skąd oni walą? Jebut! Pięknie! Dobrze, będziemy headshotować, nie ma problemu. Tylko ten dymek mi troszeczkę sprawę tutaj kitłasi. A, pięknie! A ty jesteś nasz, a to sorry! Pięknie. Pięknie, kolejny. Aj, nie wyszło. A, dobra. Nie ma sprawy, Shine Lightning się może przydać. Jebut. Jebut. Elegancko. Ha. Trochę tych strzałek mam w ryjku, widzę. Nie. Nie bój. A, to... O, już. Bo chciałbym tutaj puścić. Pięknie. Tu się ukrywasz. Wow, 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 wow. A to są wszystko źli. A teraz po tej samej. Niech ktoś coś zrobi! Beta! Łopsik! No, czyżby się udało? Elegancko, fajny, taki tower defensik się zrobi, wykonane, bitwa o Marsa, biała pfań! Wszyscy! Jarl chce przemówić! Pięknie, pięknie. Super, przeżyłem bardzo fajną część fabularki razem z wami, kochani widzowie. Bardzo mnie to cieszy. Cieszcie się dzisiejszym zwycięstwem!
Nawet bogowie wam salutują! Wasz i umiejętności już są opiewane w pieśniach. Korytarze Sovngardu bez wątpienia rozbrzmiewają. Tak będzie bardziej popantycznie epicko. Pokonawszy zdradzieckich gromowładnych, udało wam się pokazać daremność ich sprawy i wielkość waszych serc. A, serc. Mieszkańcy Białej Grani są waszymi dłużnikami. Lecz Ulfric na tym nie poprzestanie. Będzie nękał każdego prawdziwego Norda. Nerda! Zostanie wierny cesarstwu. Tak, ostatnio będę dla gromowładnych, teraz dla cesarstwa. Gdzie tylko może. Niech żyje replayability. Musi więc walczyć w tym powstaniu. A da się zrobić grupowe Gundam Style albo UMC? Zobaczymy, kto jest prawdziwym tarczownikiem. 3, 4, UMC! Krwiożerczym bestiom nękać. Jak się spojrzeli na mnie, te idioty. Dobra, nie było tematu. Błogosławieństwo za Białą Granię. Ja się pytam tylko, gdzie jest Lidia? Za cesarstwo! Co będę gorszy. Kochani, piękna przygoda. Piękna sprawa. O, tak, tak, epicko zrobię, tak majestatycznie, w zwolnionym tempie zrobię taki kurwa obrót, żebyście poczuli ten klimat. Kochani, bardzo wam dziękuję, to był kolejny Skyrim, następny już za niedługo, nie będziecie musieli na niego tak długo czekać jak ten odcinek, a przyjrzymy się już z bliska dodatkowi Downguard, którego zakupiłem i prawie okładkę swapiłem, bo bardzo mi się podobała pudełkowa wersja, chuj, że nie było płytki, tak kupuję sobie pudełko, kurwa, z wizytówką, z kodziakiem, ekstra, kurwa, żyje kolekcjonerka, ale okej, ważne, że po polsku, ważne, że pudełko dla kolekcjonerów jest i najważniejsze jest to, że wmontujemy go sobie w strukturę tej gry już następnym razem, nie chciałem robić tego teraz, bo chciałem troszeczkę tutaj poczyścić, pobawić się jeszcze, zanim sobie tak wrzucę na dobitkę w dobrym momencie, kiedy jeszcze ta bania skończ już pierdolić, ziom! Kochani, dziękuję wam serdecznie. Serdeczna tarcza, kochani, od waszego Patryka Rojewskiego. Trzymajcie. Przepraszam! Czy jest tarcza? Serdeczna! Co kurwa zamknięte, co to Hammergold?